to dzisiaj doszliśmy do takiego etapu, gdzie coraz więcej przedstawicieli zarządów, prezesów zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, jak istotne jest raportowanie ESG, ale raportowanie, nie ma raportowania bez strategii. I tak naprawdę to jest super, że firmy zaczynają widzieć to, że nie ma strategii biznesowej bez strategii ESG, że to jest jedna strategia tak naprawdę. Dzisiaj opracowując strategię działania na najbliższe 2-3 lata nie da się pominąć ESG i to jest już wspólna strategia, to się coraz częściej zauważa. To nas bardzo cieszy, dlatego że tak naprawdę zaczynamy się godzić z tym, że to jest i że to należy wprowadzać. I raport jest tylko finałem tego, co będziemy realizować w naszych organizacjach.